reprezentacja Polski. Numer 1 Andrzej Woźniak, debiut bramkarza ŁKS-u w reprezentacji narodowej. 2 Jacek Grechowski, 3 Tomasz Łapiński, 4 Jacek Bąk, 5 Piotr Jegor, 6 Grzegorz Lewandowski, 7 Jerzy Brzęczek, 8 Marcin Jałocha, 9 Andrzej Juskowiak, 10 Roman Kosecki, 11 Wojciech Kowalczyk. Rezerwowi 13 Waldemar Jaskulski, 14 Ryszard Staniek, 15 Ryszard Czarwiec, 16 Henryk Bałżyński. Trenerem naszej ekipy jest Henryk Apostel, drugim szkoleniowcem Mieczysław Broniszewski. Hiszpanów prowadzi Javier Clement. Pole karne, Woźniak. Jeszcze pomogli mu koledzy. Trzeba wyjaśnić tę sytuację właśnie tak jak teraz, ale nadal gospodarze. Szano. Pole karne, to jest nadal. I nastraszył nas Fernando Abelardo, 24-letni debiutant ze reprezentacji Hiszpanii, obrońca Sportingu Gijón. Trzeba przyznać, że Piotr Jegor, jak i Tomasz Łapiński powinni szybciej doskoczyć do biegającego w pole karne obrońcy gospodarzy i zażegnać groźną sytuację. Właśnie. Grebowski. Hiszpania, ale oto nasi, Brzęczek. Brzęczek bardzo dobrze pole karne, Brzęczek tam jest. Jest, był obrońca hiszpański, był Zubizarreta, ale nadal biało-czerwonym się piłce Grebowski. Grebowski, doskonała sytuacja, strzela. Zubizarreta, doskonale ustawiony. A Wojciech Kowalczyk może pokręcić tylko głową. Miał kilka metrów swobody, proszę jeszcze raz. Napastnik Legii. Jakby przypomniał sobie tamte barcelońskie dni chwały sprzed prawie 2 lat. Alcorta i Abelardo zaspali, a legionista z 17 metrów miał sporo czasu, miejsca, żeby mocno uderzyć. Spokojnie panować, szanować tę piłkę Koseki. Czyli Koseki, jak nazywają Hiszpanie, wysokość pola karnego. Napastnik Atletico Madryt na pole karne jest Juskowiak. Dobra, obiecująca akcja Polaków. Składna, przede wszystkim szybka. Taka jak w podręcznikach piłkarskich. Prawy obrońca do pomocnika, pomocnik ze środka do prawoskrzydłowego, a ten do wchodzącego w pole karne Juskowiaka. Henryk Apostel nie ukrywał, że odbył męską rozmowę z Andrzejem Juskowiakiem. Powiedział mu Juziu Eliodoro Rodriguez. Kibice współczują swojemu zawodnikowi, ale oto atak pod naszą bramką. Salinas. Salinas, Otero. Tu jest Hierro na pole karne i Woźniak. Bardzo dobrze. A Felipe już szatował tam na dokładnie podaną piłkę z głębi pola. I jeszcze raz ta sama sytuacja. Jegor przepuścił piłkę, nie sięgnął jej. Łapiński i gdyby nie refleks i zdecydowanie Woźniaka. Kosecki. Znowu z głębi pola wyprowadza swój atak. Napastnik Atletico Madryt. Tym razem mu się nie udało. Salinas. Salinas i Jacek Bąk, który odpowiada za to, by Salinas nie zrobił nam krzywdy, ale doskonałe podanie Salinasa. Pole karne 1-0. 1-0 dla Hiszpanii w towarzyskim spotkaniu z Polską. Sergi, debiutant w drużynie narodowej Hiszpanów. Wychowanek Barcelony. 19 minuta spotkania. Salinas do swego kolegi klubowego i Katalończyk pokonuje Woźniaka. Być może Woźniak spodziewał się podania w głąb pola karnego, gdzie tam już nadbiegał Hierro, gdzie był Felipe, ale Sergi podjął dobrą decyzję, dobrą dla Hiszpanów. 1-0, ale Polacy nie rezygnują, atakują na prawej skrzydle. Kosetki niestety nie sięgną. Rola dla swojej ekipy. Atakują Hiszpanie z daleka, Fran i obok stópka. Fran, piłkarz Deportivo La Coruña, niczym specjalnym się nie wyróżnił w spotkaniu ligowym w sobotę, kiedy to Deportivo grało na Santiago Bernabeu. 2-0 przegrało. Kiedy patrzyłem na Kadrowicza Clemente, to nawet pomyślałem sobie przed 4 dniami, że może to i dobrze, że on wystąpi w tym meczu. Bo odpisywał się nad wyraz przeciętnie, zresztą dziennikarze ocenili jego wyczyn na 0.
Drużyna narodowa to jednak inna rzecz i byłoby 2-0 dla drużyny hiszpańskiej. Jednak nasz obrońca wybił piłkę z linii bramkowej. Nadal Polacy, nie na chwilę, tylko to był Juskowiak. A Hiszpanie wracają pod nasze pole karne. Do znudzenia powtarzają te swoje zagrania, a nasi niestety nie potrafią. Może teraz Juskowiak. Dobrze, mocne podaje do Kowalczyka. Kowalczyk coraz bliżej pola karnego. Akcja z Barcelony. Pole karne Kowalczyk. Kosecki gol! 1-1. Wspaniała szarża Wojciecha Kowalczyka. Znakomicie. Jak wtedy, jak w stolicy Katalonii. Ruszył lewą stroną i podał do kapitana Koseckiego. 24 minuta spotkania. Hiszpania-Polska 1-0. 1-1. Przepraszam, nie, to już było. Znakomita akcja naszego zawodnika. Znalazł się jak trzeba Kosecki i Zubizarreta nie miał nic do powiedzenia. Trzeba przyznać, że legionista potrafi grać na hiszpańskich stadionach. I to, że odmówił m.in. Betisowi, Sevilla i innym klubom hiszpańskim gry tu w pierwszej lidze, no można się temu dziwić. I hiszpańskiej, miał pozór niezdarny, ale potrafi być groźny w polu karnym. Wyszedł Woźniak lekkomyślnie i kolejny raz jego koledzy wybili piłkę z linii bramkowej. Może teraz okazja do dobrej akcji. Kapitan Kosecki. Teraz Kosecki, to był wcześniej Lewandowski, Brzęczek, przepraszam. I zdenerwowany Rafael Alcorta, środkowy obrońca Realu. Ostudzić ich zapędy, powstrzymać, spokojnie. Kapitan Kosecki. Kosecki, Grębocki. Dobrze. Nie znaczy to, że cieszę się z autu. Że jest tylko jedyny zysk w tej fazie gry naszego zespołu, ale nie oszukujmy się, to Hiszpanie jak na razie grają lepiej. Alcorta, Abelardo. Szczerze mówiąc, nikt nie spodziewał się tu olśniewającego występu naszej drużyny narodowej. Bano się kompromitacji. Uważano, że Hiszpanie będą mieli łatwą robotę, ale nasi robią co mogą, żeby ograć gospodarzy. To był Kowalczyk, teraz Brzęczek. Jałoch, bardzo dobrze, Jerzy Brzęczek. Bałszyński, jest Jałocha pole karne. Co zrobi Jałocha? Nie, jeszcze Kosec. Nie, to Kowalczyk, Zubizarreta. Znowu kolejna graźna akcja Polaków, ale trzeba wracać, panowie. Dwóch Hiszpanów, trzech naszych obrońców. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stanie. Tak, bardzo dobrze Łapiński. Bardzo dobrze Łapiński, brawo sędzia. Sześciu piłkarzy naszych w murze. I dobra okazja dla Hiszpanów. Woźniak, ach! Bliscy szczęścia byli gospodarze. Wiele szczęścia mieli Polacy. Nadal Hiszpanie. Grębocki. Grębocki tym razem. Faul naszego zawodnika. Jeszcze raz sama sytuacja. Woźniak, wspaniale. Znakomicie. Gdyby tak wszyscy nasi piłkarze debiutowali w drużynie narodowej, byłoby świetnie. Hiszpanie. Begurisztajn. Rzut wolny z lewej strony boiska. Za długo. Stanowczo mają inicjatywę Hiszpanie. Jeszcze Polacy pod polem karnym. Hiszpanie. To jest Felipe. Wybić to. Tak. Alcorta. No. Przez chwilę Polacy w posiadaniu piłki. Nie. Hiszpanie nie dają za wygrane. To pewnie zmordowany Sergi. Sergi, lewa strona boiska. Obok niego Łapiński. Sergi. Guardiola. Brawo, Woźniak! Tak. Dobrze dziś gra nasz bramkarz. A Jose Guardiola, gwiazda Barcelony, potrafi strzelać daleka. Broni Woźniak, a gospodarze strzelają nie najlepiej. Ale oto teraz Szano. Szano na pole karne. Ach, Woźniak! Świetnie. Bardzo dobrze. Aitor Begurisztajn, kolejny piłkarz wielkiej Barcelony, który
walczy o miejsce w pierwszej jedenastce Javiera Clemente. Niebezpieczny strzał. Koniec. Jego miejsce zajmie Ryszard Czerwiec. 77. minuta spotkania. Kolejny Widewiak w ekipie biało-czerwonych. Oby tak dobrze spisywał się przez te 13 minut, jak jego kolega z drużyny Tomasz Łapiński. Hiszpanie. Guardiola. Chano. Ach, za dużo miejsca mają Hiszpanie i nie ma! Nie ma. A według kibiców Tenerife i milionów Hiszpanów oglądających ten mecz powinno być. Niestety składna akcja Hiszpanów, minęli się z piłku nasi obrońcy, nie dosięgnął jej Andrzej Woźniak i Abelardo, ten, który pognębił nas w barcelońskim finale, był o krok.